internecie przeczytałem, że rok 2012 był dla ciebie ciężki. No tak, tak, to był ciężki rok. Miałem poważny wypadek, którego nie powinienem przeżyć, a widzisz, do mnie nie stoję i z tobą rozmawiam, więc to jest mój bardzo duży sukces. Potężna lekcja też, taka życia. Na tamten czas jej nie rozumiałem, ale z perspektywy czasu to jest najlepsza lekcja, jaką mogłem dostać, bo mimo swojego młodego wieku jestem świadomy swojej śmiertelności. Wiem, że życie może się skończyć w każdym momencie. Cieszę się tym życiem, biorę z niego jak najwięcej i to mnie też tak motywuje do podejmowania szybkich decyzji. Ja się nie zastanawiam, czy mi się coś opłaca, czy nie opłaca. Ja po prostu w to idę, bo wiem, że nie mam czasu. A to był wypadek samochodowy, czy jaki? Tak, wypadek samochodowy. Ja robiłem takie ewolucje z zeznań świadków, że salta. Wiesz, wszystkie uderzenia moją stroną. Pamiętam to wszystko. Szkła przeze mnie przenikały. W 2010 roku byłem, jeszcze powiem tak, żeby nie zanudzać, w 2010 roku byłem w takim świętym miejscu Meczugorje. Ja jestem wierzący, wierzę w Boga i przywiozłem sobie z tego świętego miejsca z Bośni i Hercegowiny, to jest miejsce objawień Matki Boskiej. Przywiozłem sobie taką dziesiątkę różańca świętego, który był wtedy ze mną. W ogóle kiedyś nosiłem go codziennie, teraz na pewno nieraz jeszcze go przy mnie zobaczy. Dziesiątkę różańca świętego. I pamiętam, że jak wtedy miałem plecak i w plecaku była ta dziesiątka różańca świętego. I jak dachowałem i w pewnym momencie auto się zatrzymało na szczęście na kołach. Plecak leżał gdzieś tam w samochodzie. Ja siedziałem taki troszeczkę, kurde, zgnieciony, bo samochód był zmasakrowany i nogą próbowałem otworzyć drzwi, bo same się już nie otworzyły. I pamiętam, że jak w pewnym momencie kopnąłem w te drzwi i wypadłem na asfalt, to pomiędzy rękoma miałem tą dziesiątkę różańca. Jak ona się stała, jak ona tam się pojawiła, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest cud, dostałem drugie życie od Boga i mam zamiar je wykorzystać w 100%. Więc nie jest to najprzyjemniejszy temat, więc ostatnie pytanie, z czyjej winy był ten wypadek? Z winy auta. Tam zawiodło auto, zblokowało koło. No wiesz, prosta droga, jedziesz, widzisz, to też nam pokazuje, że nie ma rzeczy pewnych. No, młody człowiek, wydaje mu się, że nic się nie wydarzy, piękny dzień, piękna pogoda, normalna, prosta droga, w pewnym momencie bach, zblokujecie koło, robisz jakieś dziwne ewolucje, trzask nie macie. To był też taki duży samochód, taki bus. I ten bus jeszcze słynął z tego, że był taki bardzo wywrotny, więc tu się dużo rzeczy złożyło na to, że ja zacząłem robić salta.